Siema, witam Was w materiale, w którym przedstawię Wam 10 nowości, jeśli chodzi o FIFA 23. Pochodzą one z trailera, który jej pokazało, jeśli chodzi o sam gameplay. Na początek, nie jest to materiał sponsorowany, to po pierwsze. Po drugie, nie będę oceniał, ponieważ ocenimy dopiero jak ta gra wyjdzie. Po trzecie, nie piszcie, że i tak tego nie kupicie, ponieważ jej z roku na rok sprzedaje coraz więcej kopii. Natomiast, jeśli kupujecie, zostawcie lajka, zostawcie tym bardziej subskrypcję. Słuchajcie, 500 lajków, kolejny taki materiał. Natomiast każda subskrypcja to w kolejnym fifowym sezonie poradniki dotyczące handlu. Wbijemy 20 tysięcy subów do nowego sezonu, będzie mnóstwo takich poradników. W sumie jak nie wbijemy, to też będą. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza zmiana, będziecie mogli wykonać krokodylka. Traktujcie to z przymrużeniem oka, to nie jest nic bardzo pewnie istotnego, natomiast urealnia i troszeczkę urozmaica całą grę z tego powodu, że kiedy rzut wolny przeciwnika będzie wykonywany, a wasz mur podskoczy, no to ten zawodnik leżący zaraz za murem uniemożliwi zdobycie bramki piłką lecącą typowo po ziemi. Druga sprawa, czyli tu już bardzo istotna, Hyper Motion 2.0, tak 2.0, czyli coś w teorii lepszego, natomiast pozwólcie, że przeczytam wam szybki opis, o co tutaj będzie chodzić. Po prostu zebrali dwa razy więcej danych odnośnie poruszania się zawodników, opracowali to na podstawie powtarzanych wielokrotnie czynności w warunkach treningowych, tym razem nie typowo meczowych, tylko nawet też treningowych, sytuacje w przypadku na przykład dryblingu 1 na 1 czy interwencji bramkarzy i tym podobnych. Przekłada się to na, uwaga, 6000 więcej animacji i oparte jest o algorytm uczenia maszynowego. Wszystko oparte jest znowu na jakichś 9 milionach klatek i ogólnie dużo technologicznych takich aspektów, liczb i tak dalej, skomplikowanych słów. Jednym słowem, więcej liczb. Jak to będzie miało przełożenie na grę? No nie mam pojęcia, natomiast brzmi pozytywnie. Jeśli daliby Hyper Motion czy Zero, myślę, że znowu moglibyśmy się zachwycać, ponieważ dorzuciliby jakieś liczby. Pożyjemy, zobaczymy. Trzecia sprawa, ulepszyli dribbling zawodników. I nie chodzi tu nawet o nowe skille, które też są dodane, natomiast bardziej o to, że w tym momencie będziecie mogli zależnie od danego piłkarza, pewnego dryblingu, atrybutów i kto to będzie, bo ci topowi zawodnicy będą mieli pewnie coś unikalnego, wykonywać zwody za pomocą balansu ciała i na tym polegać, czy nawet zmiany nagłej kierunku dryblingu. Widzicie mniej więcej jak to wygląda na ekranie, tak to przynajmniej zapowiadają. Z nowych zwodów, jeśli chodzi o taką nowość, na przykładzie Riyada Mahreza, którego pokazali. Zawodnik lewonożny wykonuje elastico lewą nogą, to jest nowość, podobno wielu graczy na to czekało. Nie zwracałem zbyt mocno na to uwagi, ale może jednak będzie to jakimś przełomem. Dodatkowo na przykład takie zwody jak fake shot na dwa tempa, czy heel fake w przejściu od razu do ballrora i tak dalej. No trochę tych zwodów będzie, natomiast to wykonywanie lewą nogą i to, że ten balans ciała będzie bardziej tutaj działał, mam nadzieję, że na plus. Czwarta sprawa, nie zapomnij o obrońcach. Dla równowagi obrońcy mają dostosować swoją pozycję do atakującego i w momencie, kiedy będziecie korzystać z kontroli tempa, czyli zawodnik niżej, osadzony wiadomo na nogach i tak dalej, przygotowany do odbioru, pozwoli wam to efektywniej bronić przez to lepsze ustawienie do zawodnika, który atakuje. Od razu rzuca się też w oczy to, że przy wielu klipach obrońcy, kiedy znajdowali się w pobliżu pola karnego, dawali ręce za siebie, po prostu tak jak to jest w realnej piłce. Wiadomo, w Ultimate Team za ręki nigdy nie było karnych, natomiast jest to jakaś zmiana pewnie odnosząca się do innych trybów, a przy okazji w Ultimate daje to trochę bardziej realne postrzeganie gry. Piąta zmiana jest chyba jedną z najbardziej istotnych, przynajmniej na to się w tej chwili zapowiada, z tego powodu, że ingeruje w coś, co jest bardzo ważne w całej FIFA, czyli w tempo. Mają zawodnicy posiadać w fucie, co pewnie będzie się też przekładać na wartość zawodników, ich użyteczność i tak dalej, trzy różne rodzaje sprintu. Jedni zawodnicy będą rozpędzać się w czasie po prostu wydłużonym, czyli tak można powiedzieć najdłuższym. Zależne to będzie też od sylwetki i atrybutu na karcie, każdy rodzaj sprintu. Natomiast drudzy będą w sposób kontrolowany, powiedzmy po środku, czyli długi, środkowy. No i trzeci sposób, który wydaje się, że będzie jednym z najbardziej, można powiedzieć, efektywnych i najlepszych, najbardziej pożądanych w przypadku wielu kart, czyli gwałtowny i po prostu z nich najszybszy. Sposób najdłuższy będzie charakteryzował zawodników tych silnych fizycznie, natomiast sposób pewnie ten najszybszy będzie charakteryzował zwinnych dryblerów z środka pola i tak dalej, którzy mają wysoko ocenione tempo. I tak jak mówię, znając życie, najszybszy to się równa najlepszy. A, i Vinicius będzie miał dwa rodzaje sprintu oraz różni zawodnicy będą mieli swoje charakterystyki. Wiadomo, ze Sterlingiem mieliśmy już do czynienia, natomiast na przykładzie Viniciusa, jeśli będzie biegł z piłką, będzie robił dany ruch swojego ciała, który jest dla niego charakterystyczny w sprincie. Natomiast jeśli będzie bieg bez piłki, jego ciało będzie zachować się inaczej. Po prostu tak to wygląda w świecie realnym. Zmiana numer 6, czyli bardzo mocne strzały. Mieliśmy w poprzednich edycjach z tymi drivenami do czynienia i tak dalej, natomiast to nie będzie strzał po ziemi, tylko ogólnie strzał, który będzie wymagał większej precyzji, pewnie jakiegoś tam wykończenia w stylu zielonego i tak dalej. Natomiast będzie to rodzaj strzału, który będzie cechował się tym, że będzie bardzo, to bardzo mocny, najmocniejszy w całej grze.
Ósma zmiana lata od bardzo dawna i to już było zapowiadane, czyli nowe stałe fragmenty gry. Jeśli chodzi o to, przebudowali cały system rzutów karnych. Najpierw gracz musi wyczuć moment w przypadku okręgu, który będzie zwiększał swoją średnicę i zmniejszał, kiedy najlepiej strzelić, następnie wybrać kierunek i tak dalej, więc taki jeden etap został dodany do tego całego systemu. Rzuty wolne też będzie można inaczej wykonywać, czyli w początkowej fazie rzutu wolnego wybierzecie prawym analogiem miejsce na piłce, w które ma być uderzona stopa i jak ta piłka ma polecieć. Więcej opcji podobno podkręcenia piłki i kontrolowania na przykład strzału koło muru. Rzuty rożne też zostały zmodyfikowane, podobno będzie więcej możliwości ich wykonywania. Wszystko ofensywnie, natomiast jeśli chodzi o zmiany w obronie, będzie coś takiego jak mocny wślizg. Za pomocą tego agresywnego po prostu wejścia w piłkę będzie można ją wybić bardzo daleko od toczącej się akcji. Topowi obrońcy dostali też dodatkowe animacje, które mogą im usprawnić odbiór piłki, na przykład grę ciałem, jak było to tutaj w trailerze z Van Dijkiem, czy wystawienie stopy do tyłu, po prostu nogi do tyłu w ostatniej chwili i wybicie piłki za pomocą pięty, ale wychodzi na to, że nie każdy obrońca będzie posiadał takie umiejętności i takie animacje. No i dziesiąta zmiana, to co najbardziej lubimy i do czego podchodziłbym z największym, a to największym dystansem. Bramkarze. Słuchajcie, bardziej naturalne zachowanie. Jeśli będą im zawodnicy blokować widoczność, wiadomo, ktoś będzie stał na linii strzału, no to wtedy reakcja bramkarzy będzie wolniejsza. Nie wiem jak to zrobią, ale to już brzmi bardzo, a to bardzo źle, bo wiadomo, tutaj dużo może być w przypadku i tak dalej. Bramkarzem z reguły sami nie sterujemy, oprócz wiadomo przesuwania się. Lepsza widoczność, szybsza reakcja na strzał i bardziej skuteczna. Lepsze mają być też wyjścia do piłki, czyli jakaś wysoka piłka zawieszona, ma bramkarz dużo czasu, zachowa się bardziej odpowiedzialnie i bardziej z głową, jeśli chodzi o złapanie tej piłki. 10 zmian mamy podsumowanych, za kilka dni będzie kolejny odcinek z takimi zmianami, tam porozmawiamy również o fucie, ponieważ jest trochę informacji. Co prawda 11 sierpnia dostaniemy dokładne informacje odnośnie futa, natomiast omówimy sobie rynek. Rynek ma być wspólny na konsolach, peceta trochę tam źle potraktowali, tak ze spoilerów, ale pewnie o tym wiecie, crossplay i tak dalej, wszystko podsumujemy sobie do kupy i jeszcze jakieś tam dodatki i tak dalej, żeby mieć to podsumowane, bo ja wiem, że lata mnóstwo informacji, ja wiem, że lata mnóstwo opisów, ale sam łapię się na tym, że coś słyszałem, ale do końca nie jestem tego pewien, jeśli się w ten temat nie zagłębię, więc spróbuję to zrobić dla Was, a Wy sobie tutaj materiale obejrzycie. Dzięki wielkie dzisiaj za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.